Cześć wszystkim, witam w Papas Donateria to go, odcinek 6. Tak, 62 punkty i będzie rank 5. Mogę sobie kupić pierwszy dzwoneczek, a nawet trzeci. Kupmy trzeci. Nie trzeba jechać po kolei. Okej, i tak. Robimy dzień, nie? Nie ma na czym się tu... Nie ma nad czym się tu zastanawiać. Powinniśmy dzisiaj zdobyć nowe zamówienie specjalne, drugie. Jak są niepodzielne przez trzy, to tak zawsze było. Okej. Szósty dzień. Duke Gotcha jest nowy, ale nic więcej oprócz niego się nie odblokowało. I co ciekawe, on od razu na dzień dobry przychodzi z zamówieniem specjalnym. A jak jest zamówienie specjalne, to klient zamawia więcej pączków. Okej. Teraz tak, żeby nie wykorzystywać dwóch dzwoneczków, żeby na dzwoneczek nie wpaść dwóch pączków. Wiecie, no, o co mi chodzi. Żeby wykorzystać dzwoneczki do dwóch zamówień, nie do jednego. Teraz mogę to zrobić, nie? Jeden dzwoneczek będzie odpowiadał za pozostałe pączki. Za wszystkie, które są w tym zamówieniu. Bez wyjątku. Łatwo idzie to... Nie. Rolowanie. I te pączki poczekają na swoją kolej. Jak nie ma więcej dzwoneczków, nikt nie będzie zajmował miejsca. Poczekam jeszcze dwa... Chociaż w sumie... Mogę to zrobić. Te pączki tak będą opóźnione w porównaniu do tych. O, zero fills, zero frills. Te pączki jasne będą szybciej niż te pączki ciemne. Tylko trzeba patrzeć, żeby się nie przesmażyły i odwrócić je w odpowiednim momencie. Teraz już nie muszę tego pilnować. No dobra, teraz już przy nich już poczekam. No właśnie. Nie wiedziałem, który pączek jest. Który pączek jest prędzej. Bardziej przesmażony, leciutko więcej. Znowu jest inna kolejność. Jak jest inna kolejność, to trzeba zwrócić uwagę na to, co jest czym. Tak, tutaj jest wanilia. I to jest to kółko. Czyli to jest tylko wanilia. Postawiłem tutaj te dwa pączki na tym miejscu, bo nie mam nikogo więcej, komu mógłbym pączka wręczyć. No właśnie, dzwoni. No i jeszcze ten. Ten lukier? Nie, lukier lewa. Duke Gotcha, co ty na to? 98. Okej. Strawberry, strawberry. James. Mogę położyć tutaj dwa. Też chodzi o to, żeby powolutku robić. Żeby to, co się sobie na końcu, też wylądowało na pączku. To, co na boki spadnie, no to spadnie i tyle. Zaraz zobaczymy tego klienta. Jest nim Radlin.
która żuła gumę. No, jak widać, żują gumę, nieważne gdzie ten stojak stoi. Jak dosięgają, to żują. Alberto. O, 100% waiting. To teraz jeszcze tylko 100% building. 20 raz nam nie wystarczyło. Okej, tutaj nic i tutaj wszystko w to. I po kolei. No właśnie, teraz jest etapy, tak, przewracania pomysłów. 99, więcej tipsów i 3 jest, osiągnięcie za wydanie 3 zamówień specjalnych jednego typu, czyli 3 gwiazdki w jednym zamówieniu specjalnym zdobyłem. Jakbym chciał, to mógłbym zrobić klientom zamówienie, które mają normalnie, nie specjalnie. Wystarczy, że wejdę do książki i to mogę zrobić. Wydaj to do Jamesa. Albo 99, albo 98. Nie wiadomo, gdzie ten punkt się gubi. Tutaj dwie klasy przemijamy. Nic tam nie było. I tylko w środkowym nie będzie ciasteczek. No teraz tylko mi brakuje, żebym kliknął tutaj X-a, więc odsunąłem tą ikonkę nagrywania. Żeby przypadkiem się nie klikło tam. Radlen. No i właśnie tak myślałem, że tu może wyskoczyć perfekt. I się udało. Perfekcyjne pączuszki. Zawsze w cenie. Okej. Rank. To było 62. 62 punkty to zdobyłem na pierwszym kliencie, czyli na Duke Gotcha. Home run. Homerun, derby, zdobyta pierwsza gwiazdka, przy dniu 7 zobaczymy ostatnią gierkę show, jaka jest w Papa's Donutery to go i zrobimy sobie po raz pierwszy zamówienie specjalne, to które dzisiaj odblokowaliśmy, więc do zobaczenia następnym razem, cześć!